Przy dolegliwościach bocznej części stawu łokciowego trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów nieco szerzej niż sam lokalny problem. To nie jest ból, który będziecie z powodzeniem leczyć, tylko przy zastosowaniu technik lokalnych. Trzeba zająć się kilkoma elementami zarówno powyżej stawu łokciowego, jak i poniżej. Zacznijmy od góry. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób napięty jest mięsień naramienny, zarówno od przedniej części, jak i tylnej. Zwróćcie uwagę, jak napięty jest mięsień dwugłowy, trójgłowy, czy są jakieś napięcia na poziomie mięśnia ramiennego oraz jakby całej okolicy przegrody międzymięśniowej bocznej, którą palpujecie od dolnej części mięśnia naramiennego, czyli fauna ramiennego, dalej w dół i na zewnątrz do okolicy nadpłycia bocznego. W obrębie przegrody międzymięśniowej bocznej znajdziecie mięsień ramienno-promieniowy. Proszę, zdejmij rękę w łokciu. Tak. Widać go w ten sposób tutaj. I w obrębie brzegu górnego i dolnego mięśnia ramienno-promieniowego będą znajdowały się dwie gałązki skórne, gałązki od nerwu promieniowego. Napięcie w obrębie mięśnia ramienno-promieniowego, całej przegrody międzymięśniowej bocznej, która będzie spowodowana dysbalansem pomiędzy prostownikami i zginaczami, może wpłynąć dalej konsekwentne napięcie mięśni prostowników. Na napięcie w obrębie prostowników wpływ ma również dysfunkcja, więc utrata ruchomości w obrębie stawu ramienno-promieniowego. Później pokażę Wam, w jaki sposób to zbadać. A więc, jeżeli Twój pacjent ma ból typu łokieć tenisisty, zwróć uwagę, co może być jego przyczyną. Naciśnij proszę trzecim palcem do góry i tutaj wzbudzamy wrażliwość prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka, który będzie przysparzał Wam najwięcej problemów. Jeżeli problem prostownika promieniowego krótkiego występuje u pacjentów, nie macie stanu zapalnego w obrębie stawu ramienno-promieniowego, możecie spróbować zastosować na początek jedną z takich podstawowych technik. Na początek układacie sobie rękę pacjenta w ten sposób, aby nadkłykieć przyśrodkowy leżał na stole. Łokciowa część tutaj przedramienia układam na stole, więc rękę mniej więcej pomiędzy pronacją i supinacją. Moja ręka dalsza w obrębie głowy kości ramiennej, druga ręka w obrębie nadgarstka. Teraz ja umieszczam się mniej więcej na środku w obrębie łokcia i będę starał się wykonywać takie ruchy dekompresji poprzez rozchodzenie moich rąk na zewnątrz. I odpuszczam. Naciskam i odpuszczam. Pamiętajcie, nie róbcie tej techniki, gdy macie ból w obrębie stawu ramienno-promieniowego, macie tam obrzęk, dużą piwość, może być tutaj zapalenie torebki stawowej i tylko poprzez tą technikę możecie pogorszyć stan pacjenta. Dekompresję. I zajmiemy się dekompresją tego stawu. Podczas tej techniki możecie zmieniać pozycję przedramienia, poszukując nowej pozycji do uwalniania napięć na poziomie stawu. I następnie znów zwracamy uwagę na dysbalans mięśniowy i staracie się wyrównać napięcia mięśniowe na poziomie przedramienia i